W pierwszej konfrontacji miedziowy ograł zespół z Jeleniej Góry 30-23, w rewanżu 36-24. W obydwu spotkaniach lubinianki pokazały się z dobrej strony, co jest dobrym prognostykiem przed rozpoczęciem sezonu. Coraz bliżej jest do ligi, no i wiadomo, tutaj przychodziły nowe zawodniczki i żeby najlepszym sprawdzianem przed ligą jest jak najwięcej rozegranie właśnie takich sparingów i tych gier kontrolnych, dlatego o to właśnie chodzi w okresie przygotowawczym, żeby grać, trenować z innymi zawodnikami i szukać właśnie rozwiązań gry. Bo ze sobą wiadomo, nie? My już siebie znamy, a z przeciwnikiem tutaj szukamy właśnie rozwiązań. Nowy sezon lubinianki rozpoczną 5 września meczem z KPR-em Jelenia Góra.